Dzień dobry. Nowy rok i pewnie wielu z dyrektorów handlowych zastanawia się nad tym, jak sprostać zadaniu, jak zrealizować cele, od których od nas wymaga zarząd, wymaga korporacja, cele po prostu handlowe, sprzedażowe. Myślę, że są jeszcze kilka takich kluczowych zagadnień, które na pewno należy u progu nowego roku rozstrzygnąć. Po pierwsze, to warto by popracować pewnie razem z zespołem handlowców nad strategią i taktyką. Zastanowić się, jakich klientów obsługujemy, z którymi produktami czy usługami spróbujemy pójść na rynek, potraktować jako priorytetowe, jakimi środkami wrazu będziemy dysponowali. Mam na myśli taki marketing mix, prawda? Jaki przekaz marketingowy damy do określonych segmentów rynku, jak będą wyglądały kanały sprzedaży bezpośredniej czy pośredniej. I to jest takie zagadnienie strategiczne, na pewno należałoby od tego zacząć. Drugim bardzo ważnym zagadnieniem jest organizacja pracy zespołu, no bo z tej strategii wynikają różne role. Będą w zespole osoby, które będą się koncentrować na przykład na pozyskiwaniu nowych klientów. Będą takie, które będą się koncentrowały na utrzymaniu dobrych relacji z dotychczasowymi. I wiele innych aspektów organizacyjnych związanych również z delegowaniem celów do zespołu handlowego będzie trzeba rozstrzygnąć. Trzecim ważnym elementem jest motywowanie. Niewątpliwie handlowcy powinni być motywowani finansowo, w tym sensie, że ich wynagrodzenie w części przynajmniej zależy od wyników pracy. Ale jest wiele innych aspektów, począwszy od organizacji pracy, poprzez odpowiednie spotkania zespołowe, poprzez dopasowanie komunikacji z każdym handlowcem do jego osobowości i sytuacji, jaka aktualnie jest na rynku. I kolejnym ważnym zagadnieniem niewątpliwie jest ocena pracy. Przychodzi czas rozliczenia i tutaj rozliczamy handlowców i z celów biznesowych, ale także zawsze warto się zastanowić, jakie są ich aktualne kompetencje handlowe, czyli na ile dobrze radzą sobie w relacjach z klientami, przygotowują oferty, robią profesjonalne prezentacje. Wymieniłem trzy takie, w zasadzie cztery bardzo ważne elementy pracy dyrektora handlowego, a więc opracowanie strategii, organizacja pracy, motywowanie i ocena, ewaluacja działu handlowego. I we wszystkich tych aspektach chętnie służymy naszą pomocą i doświadczeniem. Do zobaczenia.